Witam serdecznie, Nikodem Sadłowski, autor książki Słowo na A. Słowo na A, tak jest. Czyli? A jak autyzm. Chciałbym, żeby to było bardziej A jak akceptacja, ale A jak autyzm. Nawet ta historia, którą pokazywaliśmy tylko przez 100 sekund teraz, to jest historia człowieka, który zresztą w twoich rejonach funkcjonuje i podobno nawet można wejść do muzeum w Londynie i zobaczyć, jak on na żywo rysuje. Człowiek, który jest autystykiem, nie mówił, nie pisał, a jednocześnie przejawia taki talent do tak niesamowicie szczegółowej pamięci. Tak, no autyzm, ja zawsze powtarzam, to jest jak tęcza. Mamy dzieci autystyczne, dorosłych autystów i to wszystko zależy, po której stronie tęczy są. Na początku jest ten zespół Aspergera, czyli ten autyzm wysoko funkcjonujący, a na końcu są dzieci i dorośli z autyzmem bardzo głębokim i z opóźnieniami rozwojowymi też, więc no, tam już tak kolorowo i fantastycznie nie jest. Często autyści wykazują różne cechy, takie zdolności, ale no, niestety nie jest to do końca ten ogół. Nie? Często jest tak, że ci autyści no, żyją w dosyć smutnym świecie, nie? O którym się nie mówi. Bo często jest tak, autyzm, zobaczcie ilu utalentowanych ludzi, którzy wymyślili to, tamto, sami, prawie wszyscy geniusze to autyści. No niestety, no to nie chciałbym powiedzieć, że to się sprzedaje, ale to jest popularne w telewizji, w social mediach i tak dalej, ale ja pracuję na przykład w szkole z dziećmi autystycznymi w Edynburgu, w Szkocji i no, u nas są przypadki, że tak powiem, na końcu już tej tęczy i no, jest czasami bardzo smutno. Serce się kraja. Mamy dzieci, które łamią sobie nosy, ręce i tak dalej, bo są... Świat ich przeraża po prostu. Mhm. I o tym się nie mówi i ja bym bardzo chciał, żebyśmy zaczęli o tym mówić, bo to jest ważne. Bo są rodzice też, którzy mają takie dzieci i czują się troszeczkę zostawieni gdzieś. Jak ty? Bo ty masz dziecko. Tak, ja mam syna, który jest gdzieś tam 3/4 w tym. Mój syn ma 7 lat. Teraz zaczął się komunikować. Komunikuje się z nami przez cytaty z bajek często. Tak więc to jest niesamowite. Zresztą teraz Synapsis wpuścił w Polsce ten film Życie animowane i to jest podobna historia i to jest niesamowite. No mój syn jest dla mnie inspiracją, stąd książka. No... Blog, vlog, wszystko tak, właściwie. Wszystko, tak? Bo co jest fajne, jak się zerknie na choćby opis człowieka, który dzisiaj jest z nami. Człowiek, który na co dzień sobie pracuje, jak sam wspomniał zresztą, z dziećmi, które potrzebują tej pomocy. Jednocześnie śmiga po sieci, próbuje vlogować i otwierać głowy na to, żebyśmy zwrócili uwagę jadąc metrem, że gdzieś w tym wagonie na przykład może być też autystyk. Tak, prawda? Tak. No, teraz bo to nie ma wieku. Nie, no to jest tak, że są dzieci, są dorośli, oni są wśród nas i często widzimy, albo nie widzimy, albo często te zachowania myślimy, że ktoś jest albo naćpany, albo napity, albo coś, a często to jest no, po prostu ktoś się zmaga z autyzmem, ma ten autyzm. Wspominałeś o Synapsis, kiedyś Bartek Topa z nimi zrobił genialną rzecz, pokazując właśnie w warszawskim metrze, jak wyglądać może sytuacja, kiedy ludzie spotykają w wagonie metra kogoś, kto ma autyzm, choć myślą tak, jak powiedziałeś, napruty, naćpany i pewnie trzeba wzywać policję. Bo taki był później feedback tego wszystkiego, że zobaczcie, aktor jest, a tu pewnie mu Sadowa odbiła, naćpał albo coś, tam była sytuacja w supermarkecie, że on tam machał rękoma, zatykał uszy. I to jest codzienność rodziców dzieci autystycznych. To jest codzienność autystów. I jeśli jest taki odbiór, no to coś jest nie tak. Powinniśmy edukować dzieci, edukować nasze dzieci, zdrowe dzieci, żebyśmy nie musieli później mieć takiej historii, że się ocenia, a ktoś się... Z autyzmem jest ten problem, nie może nie tyle co problem, z autyzmem jest ta kwestia, że jeśli mamy dziecko z zespołem Downa, to widzimy. Tak. Jest to wizualnie widoczne, a z autyzmem niestety to nie jest widoczne. A kiedy się dowiedziałeś, że syn jest autystykiem? On został zdiagnozowany przed 3 urodzinami, ale coś wcześniej już wiedzieliśmy, że coś było nie tak, on się zatrzymał w rozwoju, zresztą w książce jest to wszystko opisane, ale no, to był cios, to był wielki cios dla mnie, dla mojej małżonki szczególnie. I stąd ta książka. Ja zacząłem po prostu opisywać swoje na blogu swoje emocje. To było takie zrzucenie z twardego dysku, żeby to nie siedziało we mnie i w jakimś czasie stwierdziłem, że spiszę to wszystko w książkę i może ktoś to kiedyś wyda. Nie miałem zamiaru pisać książki tak naprawdę. Nie siadałem z myślą do pisania książki i nagle się okazało, że moja małżonka to przeczytała i powiedziała, że wiesz co, to byłoby fajnie wydać. No i zaczęliśmy wysyłać to do wydawnictw. Znalazło się jedno wydawnictwo gdańskie Harmonia. Pan Józef Częścik się zdecydował to wydać i mam książkę. I masz poczucie, że udało się tobie otworzyć komuś oczy na ten problem? Bo cały czas uważam na to, żeby nie powiedzieć choroba. Bardzo słusznie uważasz, bo to nie jest choroba. To jest niepełnosprawność, zaburzenie. Tego się nie da wyleczyć medycznie, choć niektórzy ludzie myślą, że to można tak zrobić, ale to jest niepełnosprawność, zaburzenie. Tak więc uważam, że no,
też uważam na to słowo, bo ostatnio usłyszałem i to była cenna lekcja od osoby, która jest dorosła, pracuje w fajnej firmie, ma zespół Aspergera, że to nie jest choroba. I paradoksalnie jej stwierdzona dosyć późno ta historia pomaga... To też złe słowo pomaga, ale w jakimś sensie ona ma takie kompetencje, jakich nie ma ktoś, kto nie ma tej niepełnosprawności. Okay. No często jest tak, że właśnie zespół Aspergera ludzie się odnajdują w pewnych momentach, w pewnych sytuacjach, w pewnych zawodach jest to im pomocne, bo mogą się na czymś bardziej skupić, coś ich bardziej kręci, mają jakieś predyspozycje ku temu, nie? Ale no, ja bym chciał mówić zawsze o tych najtrudniejszych przypadkach, bo jednak no, mało się o nich mówi, nie są medialne. Ale dlatego, że one są... takie, przy których my nie wiemy, jak się zachować? Też często jest tak. Często rodzice są przerażeni tym, że dzieci się mają zachowania destrukcyjne wiecznie. I to jest smutne, patrząc na swoje dziecko, które się kocha. A jesteś w stanie taką osobę, która ma właśnie zachowania destrukcyjne, czy to jest już takie stadium tej niepełnosprawności, z którego można wyjść, czy już nie? To nie jest kwestia tego, można, nie można wyjść. To jest kwestia tego, gdzie się znajduje autysta i też ile pracy włożymy, bo często... Ja na przykład pracuję z dzieciakami, jak już mówiłem, 10 lat, są w wieku 10 lat, ale jedna na przykład z dziewczynek, z którą pracuję, ma opóźnienie rozwojowe i mentalnie ma 18 miesięcy. No to tak jakbyśmy mieli 10-latka z mózgiem 18-miesięcznego dziecka, tak więc no, nie jesteśmy w stanie wiele zrobić, prawda? Bo zwyczajnie ten mózg nie jest wykształcony na tyle, tak więc... A wiadomo, jaka jest geneza autyzmu? Co się dzieje? Gdzie się to przerywa? No niestety nie. Genetyka, na przykład mój syn miał badanie genetyczne robione i to nie jest genetyczne. Mojemu synowi uaktywniło się to dosyć późno, tak więc niektóre dzieci się rodzą. Gdzieś tam już to od razu widać. Tak więc no, jest taki tak zwany po angielsku trigger, że każde dziecko może w pewnym momencie ten autyzm jakby nie to może nabyć, ale on się może uaktywnić. Efekt... To jest bodajże w psychologii efekt spustowy, że to się coś dzieje. Mój syn na przykład dostał zapalenia jamy ustnej, wysoko gorączkę i tak dalej i cyngiel. I ten autyzm się aktywnił, on się zatrzymał i od tego momentu stał się, że tak powiem, autystą. Często ludzie myślą na przykład i mówią o szczepionkach, prawda, że to szczepionki powodują autyzm. Ja uważam, że to nie jest prawda, ale efekt szczepionki, czyli to, że dostał organizm jakieś obce ciało i tak dalej i walczy z tym, może uaktywnić ten autyzm, ale nie sama szczepionka. Takie jest moje zdanie. Kurczę. Nie, naprawdę w każdym z nas może być? I to niezależnie od wieku może to się nie, włączać? To nie jest tak, że to jest w wieku dziecięcym. Nie? Kiedy my się aktywnie rozwijamy, kiedy nam się mózg rozwija i tak dalej. Nie? Rozmawiałem dzisiaj z taksówkarzem, się pyta właśnie, jak to jest z tym autyzmem, dlaczego to jest tak? Ja mówię, że najprościej wytłumaczyć to jest tak, że kiedy my się rozwijamy, to nasz mózg się włączy, prawda? Jakbyśmy mieli kabelki w silniku czy w aucie. A czasami u autystów te kabelki się źle podłączają. To jakbyś ty włączał sobie kierunkowskaz i nagle ci się włączały stop. I tak to mniej więcej łopatologicznie można wytłumaczyć, że u autystów często jest tak, że to wszystko gdzieś tam jest gdzie połączone. A wy rodzice... Zastanawiam się, czy jest w ogóle takie stowarzyszenie ludzi, którzy nagle dowiadują się takiej sytuacji o swoim dziecku i nagle są sami ze sobą troszeczkę, no bo nie położysz dziecka do szpitala, bo to nic nie da. To ty musisz być tym, który go prowadzi przez życie. Ogarniacie się? Ogarniamy się. No moja żona przeszła przez depresję na przykład. Nie było łatwo. Ja sobie zarzuciłem wiele zadań do wykonania, żeby też nie myśleć. Zacząłem robić prawo jazdy, chodzić na siłownię, poszedłem na studia w Edynburgu. Skończyłem tam pedagogikę generalnie. Ale w pewnym momencie, kiedy to wszystko się skończyło, usiadłem i poczułem tą pustkę, że złość też była, te wszystkie emocje, że dlaczego nam się to przytrafiło, jak to jest. No i zacząłem pisać. Tak, często jest tak, że środowisko, rodzina nie rozumie. No to jest chyba najtrudniejsze dla nas rodziców, bo to jest tak, że wyrośnie z tego, albo trochę surowsze wychowanie i przestanie się tak zachowywać. Nie? Okay. Więc jeśli, nie wiem, teściowie, rodzice nie rozumieją, no to jest naprawdę ciężko. Zostajemy sami z tym problemem. Często jest tak, że znajomi się odwracają, bo ja na przykład miałem taką sytuację, że zacząłem jeździć z Maksem po badaniach różnych, po terapiach, no i kumple mówią... Nie mówią, tak? No dokładnie. A jak już miałem, to opowiadałem o moim synu autyzmie i oni mówią, Nikodem, no, cały czas o tym autyzmie. Ja mówię, no przepraszam, życie, to jest ogromna część mojego życia. Ja nie potrafię tak po prostu przejść do porządku dziennego nad tym, że
mój syn będzie wymagał opieki czyjejś do końca życia. Mhm. Tak więc no, tak to jest i często to są trudne momenty dla rodziców. A są takie sytuacje, że można wysłać dziecko z autyzmem do normalnego przedszkola, czy to już zawsze musi być przedszkole, które wiesz, jest bardziej otwarte niż inne? Nie, można. Tak jak jest, jeśli to jest Asperger, czy tam gdzieś na początku, to tak, to dzieci są często sprawne, brakuje mu czasami umiejętności społecznych. Nie? Taki przykład, że nie rozumieją metafor. Nie? Takie bardzo nie życiowo dają sobie radę, ale jeśli już połowa tego spektrum gdzieś na końcu, to ja pracuję na przykład z dzieciakami, gdzie jest dwóch dorosłych do jednego dziecka, bo takie są potrzeby zazwyczaj. Mm-hmm. Tak więc no, nie jest to czasami wesoło. Czyli ono samo nie potrafi zjeść, samo nie potrafi pójść do toalety, pogadać nic. Nic a nic. Mam dziewczynkę, która po prostu jej komunikacja, jej zachowanie to tyle, nie? Tak więc no, a jest to człowiek, musimy dać temu dziecku edukację, czegoś nauczyć. A najważniejsze w takich momentach są tak zwane life skills, żeby to dziecko, jeśli już będzie dorosłym, potrafiło sobie coś zrobić. Ja nie mówię o edukacji, uczenie matematyki, jasne, tylko o tym, żeby potrafiło, nie wiem, zakomunikować, że jest mu zimno. Mm. Na przykład dla mnie największym stresem zawsze było i będzie, jeśli mojemu synowi coś będzie się działo, będzie, nie wiem, chory na coś, będzie go bolało, na przykład, nie wiem, wyrostek, i on mi nie będzie w stanie powiedzieć tego, że tata, coś mi jest. I ja będę z nim i się okaże, że na przykład dwa tygodnie, nie wiem, ma zapalenie pęcherza. Takie rzeczy, które jako rodzic po prostu sprawiają, że ja... No, jesteś bezbronny. Tak jest. A masz takie poczucie bezbronności? Nie. Wydaje mi się, że jakoś to w głowie przepracowałem i zaczynam, że my rodzice dzieci autystycznych jesteśmy takimi detektywami na co dzień. Patrzymy na te wszystkie małe niuanse, które się dzieją i szukamy, czy dziecko coś się inaczej zachowuje. I to są te niuanse, które musimy wyłapywać, żeby wiedzieć, że na przykład jak mój syn miał zapalenie ucha i też no, nie widzieliśmy, wszystko było ok, był właśnie bardziej marudny i gdzieś tam zaczęliśmy łączyć te kropki, no i to idziemy do lekarza, coś się dzieje, nie wiemy, lekarzowi też nie możemy powiedzieć, co za bardzo się dzieje, ale mówimy, że jest coś inaczej, agresja się pojawiła i nie śpi. No i zaczęła badać, no i rzeczywiście zapalenie ucha, tak więc to jest taka codzienność, bycie detektywem. Myślisz, że ktoś, kto sięgnie po książkę Słowo na jest w stanie, nie wiem, być bardziej uważny wobec swojego dziecka albo pójść po diagnozę? Dla kogo ona jest? Ta książka jest... Dzisiaj dostałem wspaniałego maila w nocy, że ta książka jest, powinna być dawana na szkole rodzenia, bo na początku ta osoba, która do mnie pisała, mówiła, że każdemu rodzicowi powinny zadawać się tą książkę w czasie diagnozy. A on powiedział później, że jednak wcześniej, bo często jest tak, że dowiadujemy się o autyzmie późno i nie jesteśmy na to gotowi. Nigdy jesteśmy gotowi na chorobę dziecka czy na coś takiego. A czytając słowo na A, można przygotować się do jakiejś trudnej sytuacji. Czyli trochę patrzeć na swoje dziecko inaczej, tak? Tak. Może nie tyle podejrzliwie, co inaczej. Co inaczej. I mieć tą świadomość, że często bycie rodzicem zdrowego dziecka to jest ogromne szczęście, bo niektórzy nie mają takiej sposobności. Ale nie ma w tobie zazdrości. Nie. Tylko jest czasami smutek, jak ludzie opowiadają, że ja ze swoim synem poszedłem grać w piłkę i tak dalej, bo to jest część tej żałoby, bo zawsze po diagnozie dziecka, czy nawet po stwierdzeniu choroby. Mhm. My rodzice przechodzimy przez taki okres żałoby, nawet to psychologia o tym mówi. I wtedy jest nam bardzo trudno. I staramy się z tego wykaraskać generalnie, bo chodzi w tej żałobie o to, że chodzi, że wyobrażamy sobie, tak jak ja sobie wyobrażałem, że będę z synem chodził na mecze piłkarskie, do parku, grał w baseball czy cokolwiek. I nagle się okazuje, że tak nie będzie. Mhm. I to jest czasami ta zazdrość, ale to jest taka pozytywna. Ja się uśmiecham i sobie myślę, fajnie jest, ale mój syn ma inne rzeczy, które... Właśnie, bo zastanawiam się, wiesz, że to będzie całe życie, więc nie ma co już rozpamiętywać tych sytuacji, o których marzyłeś, a które się nie spełnią nigdy. To co ci to zastępuje? Jak sobie to zastępujesz? Co robicie? Wiesz co, no, ja sobie zawsze tłumaczę, jak mam gorszy dzień, jak mi się czegoś nie chce, albo że patrzę na mojego syna, mój syn jest dla mnie największą inspiracją. Patrzę na mojego syna i myślę sobie, jeśli mój syn każdego dnia w tej swojej specjalnej szkole uczy się, walczy, przekracza te swoje strefy komfortu, bo na tym to bardzo też polegasz w tym autyzmie, że musimy nauczyć nasze dziecko przekraczać tych stref komfortu i żeby się czegoś nauczyły, to jakie ja bym był ojcem i człowiekiem, gdybym gdzieś tam w pewnym momencie się zatrzymał. Tak więc on mi daje kopa do działania. Z każdego dnia, jak mam gorszy dzień, myślę o moim synu. I on jest dla mnie prawdziwą inspiracją. On sobie nie zdaje z tego sprawy nawet. Ja z nim nie mogę porozmawiać, ale no tak jest. A w tej opiece nad dziećmi autystycznymi, to czy w ogóle ludźmi autystycznymi, to cała sztuka jest w tym, żeby wejść do ich świata, czy żeby spróbować ich wyciągnąć z tego świata, czy żeby zrozumieć tylko ten świat? Ja myślę, że wszystkiego po trochu, bo
trzeba najpierw wejść do tego świata, żeby go zrozumieć. Mm. A później, jak już rozumiemy, jak to działa mniej więcej, jak reaguje nasze dziecko na pewne sytuacje, próbować to zmienić, pokazując im nasz świat. Mm-hmm. Czyli to jest jednak bardziej wyciąganie ich do nas, tak? Ja wiem. Czy pogodzenie się z tym, że oni są w tym swoim świecie, już tam będą, więc to nas w pełni sprawnych zadanie jest takie, żeby jak najczęściej... Nie, ja uważam, że nie można się zgodzić z niczym, mm-hmm. że trzeba zawsze walczyć, do końca walczyć, bo kiedy się godzimy, to tak naprawdę przegrywamy. Ja tak uważam, ale trzeba poznać te dzieci nasze, nauczyć się ich. Mój syn uczy mnie każdego dnia o sobie czegoś nowego. Mm-hmm. Ja się dowiaduję różnych rzeczy, takich niuansów, których nie widzę na co dzień. Wracam z pracy albo mam w szkole spotkanie i mówią mi, że Max lubi robić to, tamto czy siamto, czego on w domu nie robi. Mhm. To jest też fajne u niego, że on traktuje tak jak my pracę, szkołę jako pracę. Że to, co robię w szkole, mhm. często nie przynoszę tego do domu. Tak więc taki ma dwa światy. I ucząc się o nim... A co cię ostatnio zaskoczyło? Na przykład to, że uwielbia rysować. W domu nie chciał nigdy podchodzić do kredek i tak dalej, czy flamastrów, a w szkole pasjami rysował. I się dowiedziałem, no i po jakichś dwóch, trzech tygodniach dopiero do domu to przyniósł. Mm-hmm. Ja zacząłem go, że tak powiem, wspierać, przynosiłem mu kartki, ale mówi mi nie, chował gdzieś, to mówi, że nie chce. Ale któregoś dnia gdzieś tam wyszedłem do łazienki, no i usiadł przy stole, zaczął rysować. I teraz po prostu rysuje całymi dniami, potrafi rysować, jak jest po szkole. Tak więc no... Właśnie o to chodzi, że gdybym nie spróbował, gdybym nie dał mu tej możliwości rysowania, to pewnie tak by dalej było. Mhm. A tu nagle dowiedziałem się, że coś lubi w szkole, więc spróbowałem to przenieść na ten grunt domowy i zadziałało. Więc czyli on się przed tobą otwiera, tak? Tak to jest. Trochę jest tak, mhm. każdego że ty walczysz o to, żeby on się otworzył, mhm. otworzył i otworzył. Mhm. Mhm. Tak to wygląda dokładnie. A rodzice, są jakieś takie stowarzyszenia ludzi, którzy właśnie wychowują autystyków, żebyście się spotkali, wymienili poglądami, pomogli sobie wzajemnie? No ja mieszkam od 12 lat za granicą, więc niewiele wiem, ale wiem, że w Polsce w sensie myślę, są. Tak, my mamy na przykład taką grupę ojców. Spotykamy się raz na miesiąc, idziemy do pubu i po prostu siedzimy sobie przy piwku, rozmawiamy o wszystkim, o wszystkich rzeczach, o autyzmie też. I fajne jest to dla mnie, że ja jako pedagog jest tam gość, który pracuje dla Formuły 1 z domu, jest tam gość, który jest informatykiem, jesteśmy totalnie różnymi ludźmi. Łączy nas oczywiście autyzm naszych dzieci, ale często spotykamy się i rozmawiamy o tematach całkiem różnych i to jest piękne, że odnajdujemy w sobie, są też grupy mam, poranki kawowe mam, tak więc jest fajne wsparcie, człowiek nie musi się czuć sam, jeśli tylko chciałby porozmawiać, poczuć to samo z kimś, porozmawiać, to jest zawsze gdzie. Nie masz misji zbawienia świata? Nie mam, wiem, że to jest niemożliwe, wiem, ale chciałbym tym, co robię, pokazać, że trzeba żyć pełną piersią, mimo to, że mamy dzieci chore czy niepełnosprawne. Ja jestem rock'n'rollowym autyzmtatą i sobie nie wyobrażam, żebym miał przez to, że mój syn jest troszeczkę inny, rezygnować ze swoich marzeń. Mm. Nikodem, bardzo dziękuję. Ja również wiem, że dziękuję. Cieszę się, że akurat mieliśmy okazję poplotkować, że jesteś w Polsce, że mi udało się też wrócić i mieliśmy okazję o tym sobie zamienić parę słów. Wszystkiego dobrego również dla twojej rodziny. Dziękuję. Niech się wszystko układa na tyle dobrze, na ile może. Bardzo. Wszystkiego dziękuję dobrego. Za dziękuję bardzo. Nikodem Sadłowski. Słowo na A. Polecamy serdecznie.